3 maja to dla Polaków data szczególna. Tego dnia co roku obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji z 1791 roku. Czeladzianie świętowanie jak zwykle rozpoczęli od uroczystej mszy świętej w intencji ojczyzny, jaka odbyła się w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa i męczennika. Tuż po mszy uroczystości przeniesione zostały na plac Konstytucji, gdzie pod pomnikiem złożone zostały kwiaty. Święta Konstytucji towarzyszy nam wszystkim inny nastrój. To zaduma, skupienie, ciągle obecny żal i smutek. Tragiczne dni kwietnia udowodniły, że Polacy potrafią i są patriotami, że obchodzi ich los ojczyzny i los pojedynczego człowieka. Jak co roku w Pałacu Saturna odbyła się także uroczysta sesja Rady Miasta, podczas której wręczone zostały nagrody dla 3 osób, które swoją działalnością społeczną wielokrotnie zadbały o dobre imię naszego miasta. W tym roku wyróżnione zostały pani Barbara Kruczkowska, pani Jadwiga Techmańska-Bienia oraz pan Jan Grząba. Jestem wzruszona ogromnie. Dziękuję bardzo za uznanie. Szczęśliwa jestem, że mogłam być w tak szacownym gronie doceniona, ponieważ osoby są mi bardzo znane i dziękuję ogromnie za uznanie Rady Miasta. Jest to bardzo miłe, bo ja się w ogóle nie spodziewałem, bo zwykle takie zajęcia się robi. No i to gdzieś tam jest, no nie tyle pomijane, bo nie, trudno nie dostrzegać tych zajęć, tylko po prostu tak, każdy uważa, że tak powinno być i tak się toczy. No miło, że Rada Miejska obecna razem z burmistrzem dostrzegła po prostu tą formę prowadzenia zajęć. Przewodniczący Rady Miasta przyznał po zakończeniu sesji, że tegoroczne obchody 3 maja są wyjątkowe. Mam nadzieję i widzę to po tych obradach samorządowych, że jak gdyby w bardziej poważnym nastroju, bardziej z refleksją, że to ta codzienność powinna wyglądać inaczej, że powinniśmy wszyscy być bardziej odpowiedzialni i ze wzajemnym zrozumieniem i szacunkiem się traktować. Szacunek i poważanie. Witaj Maj. 3 maja.